Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dobry wieczór również, bo oczywiście my nagrywamy, my nagrywamy wieczorem, a Państwo słuchacie również o tej porze. Po drugiej stronie dr Marek Kozubel, kłaniam się dzień dobry. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu. Na początku o wieściach, Ukraińcy stracili pierwszego pilota samolotu F-16 i sam samolot, jak doszło do tych wydarzeń, czy może zapoznawały się z informacjami? Dokładnie zapoznawałem, doszło do tego wydarzenia 26 sierpnia, czyli w dniu tego zmasowanego ataku rakietowo-dronowego na terytorium Ukrainy. I tam, z tego co na początku wyszło, to była informacja 27 sierpnia, pojawiła się, że zginął pewien pilot. I po prostu z czasem rozpoznano, że jest to jeden z tych pilotów, którzy byli szkoleni. Właśnie do obsługi samolotów F-16. No i e, dzisiaj potwierdzono, że władze ukraińskie konkretnie potwierdziły, że rzeczywiście doszło do e, pierwszej utraty samolotu, e, bo wcześniej e, trochę spekulowano, w, jakich w jakiej sytuacji mógł zginąć ten pilot. No ale jeżeli. E, przy nekrologu była informacja, że zginął w trakcie wykonywania misji, a wiadomo, że miał latać na samolocie F-16, no to raczej tutaj nie pozostawiało wątpliwości, że musiał zginąć w trakcie lotu. Pod znakiem zapytania tylko stało to, czy został zestrzelony, czy też doszło do jakiejś awarii bądź błądu, błędu pilota, przepraszam. I tutaj bardziej prawdopodobne jest to, że być może doszło do jakiejś awarii. No pamiętajmy, że również samolotem F-16 czasem zdarzały się różnego rodzaju wypadki. One się zdarzają nawet tym nowszym typom samolotów. Więc no, ale niestety stracono i samolot, ale co jeszcze gorsza stracono również doświadczonego pilota, który razem z innym nieżyjącym już ukraińskim żołnierzem sił powietrznych Jusem był jednym z tych takich można powiedzieć adwokatów tego, aby Ukraińcy pozyskali samoloty F-16 od partnerów z zachodu. Także wiele wskazuje na to, że po prostu no, doszło do niefortunnego wydarzenia. W takim razie jaka sytuacja? Przejdźmy na razie do obwodu Kurskiego. Dobrze. Jeżeli chodzi o obwód Kurski, to tutaj, wbrew pozorom, na razie. Na mapie dużo się nie dzieje, toczą się jednak walki dość intensywne. Jeżeli chodzi o ten rejon pomiędzy Tiotkino a Głuszkowo, to tutaj się pojawiały informacje w mediach, że tutaj coś się dzieje wielkiego, zamknięty kocioł, ale tutaj trzeba wytłumaczyć o co chodzi. Owszem, doszły od strony rosyjskiej trochę paniczne informacje ze strony Tiotki, że żołnierze się tutaj, żołnierze rosyjscy, którzy się tutaj znajdują, są odcięci, że wszystkie mosty są zerwane no i że po prostu znajdują się w okrążeniu. Tutaj wypada po prostu wyjaśnić o co chodzi. Po prostu Ukraińcy nadal atakują przeprawy pontonowe w tych meandrach rzeki Sejm. Z drugiej strony, na wschód od Głuszkowa, Ukraińcy powoli zajmują kolejne miejscowości. Teraz mniej więcej linia frontu przebiega wzdłuż wsi Kobyłka. No i mniej więcej jest ona na równej linii z północy na południe, czyli że prawdopodobnie również wieś Komarowo znajduje się w rękach. Ukraiński, przepraszam, nie Kobyłki, tutaj ta wieś nazywa się nazywa inaczej. W każdym razie tutaj mamy do czynienia po prostu z linią frontu przesuniętą troszeczkę bliżej miejscowości Głuszkowo, ale tutaj Ukraińcy się z różnych powodów nie śpieszą. Nie ma zresztą takiej potrzeby. Niektórzy uważają, że Ukraińcy chcą zmusić Rosjan do odwrotu z tego rejonu. Po to, żeby tutaj ten ogromny fragment terenu zająć po prostu jak najmniejszym kosztem, jeżeli chodzi o straty, Ukraińcy też naciskają na samo Korenewo. Część wiejska znajduje się w ich rękach, część miejska nadal w rękach rosyjskich. Ukraińcy jednak mają też się posuwać lasem wzdłuż rzeki Sejm. Na północ, prawdopodobnie po to, żeby osaczyć Koreniewo od zachodu, ale również i na wschód od Koreniewa toczą się walki. Tutaj prawdopodobnie stan ukraińskiego posiadania jest nieco lepszy. Nawet niektóre rajdy ukraińskie pozwalają dotrzeć do linii toru kolejowego, który biegnie właśnie na północny wschód od Koreniewa. Również trzeba podkreślić, że pogrebki znajdują się w rękach ukraińskich. To jest wieś położona na wschód od Koreniewa. I tak samo w rękach ukraińskich ma już się znajdować Mała Łochnia, gdzie, jak ostatnio mówiłem, Rosjanie przez dosyć długi czas przez około tygodnia bronili się w miejscowym więzieniu dla kobiet. Także tutaj sytuacja zmieniła się na korzyść ukraińską, choć jakieś spektakularne zmiany frontu to to nie są. Tutaj troszeczkę się wyjaśniła na tym odcinku sytuacja, z tym, która strona kontroluje jakie miejscowości. Jest pewne już, że Borki znajdują się w rękach ukraińskich, skoro Rosjanie. Je ostrzeliwują. Także oznacza to, że rosyjskie zapowiedzi, że borki i plechowo zostały przez nich odzyskane, no to była po prostu daleko idąca propaganda. Prawdopodobnie spalno je również może się znajdować w rękach ukraińskich albo znajduje się w pasie Ziemi Niczyjej. Także tutaj nie mamy, jakichś, może na razie spektakularnych zmian na linii frontu, ale z doniesień ukraińskich żołnierzy z kanałów telegramowych wiadomo, że działania toczą się dalej i Ukraińcy posuwają się nadal do przodu, choć, co jest bardzo też istotne, dzieje się to wolniej. W dużej mierze z uwagi też na to, że Rosjanie zebrali w obwodzie kurskim 30 tysięcy żołnierzy z innych odcinków frontu, a także z uzupełnień. W takim razie jeszcze spójrzmy na obwód doniecki. Tam no, dosyć trudna sytuacja wojsk ukraińskich, tak wynikało z naszych poprzednich rozmów. Rozumiem, proszę, Marku. No i Dużo się niestety w tym aspekcie nie zmieniło, aczkolwiek widać, że przynajmniej na niektórych odcinkach ten ukraiński opór jakby zaczął troszeczkę bardziej tężeć. I też zwraca uwagę to, że rzeczywiście do obwodu Donieckiego wysłano dodatkowo oddziały mające wesprzeć tą ukraińską grupę wojsk mającą obronić aglomerację pokrowską no i też zatrzymać Rosjan na innych odcinkach tego sektoru. Zaczniemy może od wsi Hrodliwka. Tutaj mapa portalu Deep State tego nie pokazuje, ale trzeba podkreślić, że z tej miejscowości Ukraińcy wycofali się do zachodniej części terenu zabudowanego, która znajduje się po zachodniej stronie rzeczki Żurawka. Żurawka to nie jest jakaś wielka przeszkoda wodna, ale, mimo wszystko, zawsze jest to jakiś punkt naturalny, o który można oprzeć chociaż tymczasowo swoją obronę. Także, jeżeli chodzi o stan posiadania, to tutaj trzeba podkreślić, że znaczna część wschodniej części rodowki znajduje się już w rękach rosyjskich, i ewentualnie ten pas znajdujący się wzdłuż rzeki to jest pas ziemi niczyjej. Ukraińcy znajdują się tutaj w tej części. Oraz naprzeciwko wsi Mykołajwka. I tutaj warto podkreślić jedną rzecz. Na tym odcinku broni się 151 Brygada Piechoty zmotoryzowa... Przepraszam, Zmechanizowanej. To jest jedna z nowych jednostek, była formowana w ubiegłym roku. I można powiedzieć tak. Z doniesień social media wynika, że nie mają oni jakiegoś wspaniałego, genialnego dowódcy, padały wobec niego różne zarzuty, ale oddać należy to, że byli oni w stanie w miarę skutecznie bronić właśnie tej miejscowości, która wydawała się, wydawało się, że padnie później, przepraszam, szybciej, niż położona troszeczkę bardziej na południe nowworodiwka. Także to jest taka no, dość ciekawa sytuacja, gdzie młodsza Brygada, 151 wykazała się na polu boju lepiej niż starsza, bo sformowana jeszcze w roku 22 Brygada 68. To jest właśnie też taka ciekawa, Rzecz. W czym leży problem? Myślę, że będziemy mogli o tym powiedzieć albo później, albo ewentualnie przy innym odcinku, ale to jest w każdym razie też rzecz ciekawa. Przechodząc do Nowogrodivki, Rosjanie atakują pozycje ukraińskie w kierunku hałd, które znajdują się na południowy zachód od tej miejscowości. Atakują również dwie hałdy, które się znajdują w jej północnej części. Przy czym jedna hałda została zdobyta, tak jak zresztą tutaj pokazał portal Deep State. Tutaj akurat mamy taką dość wczas czas aktualizację. Ale ten jeden właśnie jeszcze Terikon, czyli hałda jeszcze jest przez Ukraińców broniony. Jeżeli chodzi o Selidowę, to jest to kolejna bardzo ważna miejscowość na odcinku pokrowskim. I tutaj doszło wczoraj do rosyjskich ataków na nią. Przy czym no, nie zakończyły się one tak sprawnym wejściem w teren zabudowany, jak miało to miejsce w przypadku Nowogrodniwki. Tutaj Rosjanie zostali zatrzymani wzdłuż ulicy Pokoju. I tutaj teraz Rosjan od Ukraińców oddziela, oddziela krótki pas zieleni, a także biegnąca przez niego niewielka rzeczka, w zasadzie strumień. Rosjanie z kolei, poza dojściem do linii ulicy Pokoju, zajęli również pobliską kopalnię, a także wielkie takie wysypisko hałdę. Taką wielką hałdę znajdującą się właśnie w północno-wschodniej części Selidowego. Rosjanie również, na co wskazują niektóre doniesienia ukraińskie, mogli również dojść w okolicę stadionu, który tutaj się znajduje. Wiem, że obraz jest tutaj niewyraźny, ale jeżeli państwo sobie wezmą na przykład mapę Google. I obejrzą z bliska miasto Selidowe, to właśnie tutaj Państwo zobaczą park razem z stadionem. I właśnie okolice tego stadionu też mogą już być zajęte przez Rosjan. Tutaj, co ciekawe, Rosjanie dość nieoczekiwanie zetknęli się z takim twardszym, znacznie twardszym oporem oddziałów ukraińskich. Także przynajmniej na chwilę obecną zapowiada się, że walki o Selidowę potrwają dłużej niż no na przykład niechlubny przypadek Nowochliwki. Warto również zaznaczyć, że toczą się już intensywne walki o inną miejscowość, chodzi o ukraińsk. Pod ukraińskiem Rosjanie zajęli wieś Lisiwkę a także wbijają klin troszeczkę dalej na południe pomiędzy Ukraińskiem a Hałycyniwką. I te wybrzuszenie jest skierowane właśnie w kierunku też miasta Hirnyk. Także tutaj Rosjanie za wszelką cenę próbują po prostu wybić sobie jak najwięcej terenu i poszerzyć swoje wybrzuszenie. I ja wspominałem też o... Wsparciu dla ukraińskich żołnierzy na tym odcinku. I właśnie do tego sektoru trafiła 71 Brygada Jegrów z wojsk desantowo-szturmowych. Ciekawostka, ta brygada do niedawna walczyła w rejonie Wowczańska, a można było ją przerzucić na odcinek Pokrowski w dużej mierze dlatego, że Rosjanie musieli te swoje oddziały pod Wowczańskiem odchudzić i wysłać do obwodu kurskiego. Także jak widzimy, operacja kurska, choć nie, doprowadzi, nie doprowadziła do osłabienia rosyjskich rezerw na odcinku pokrowskim, to jednak umożliwiła oddziałom ukraińskim wysłanie dodatkowych jednostek na ten najbardziej zapalny obecnie odcinek frontu. A można było to zrobić właśnie dlatego, że Rosjanie z tych innych odcinków musieli przerzucić swoje oddziały do obwodu kurskiego. Kontynuując co się tutaj jeszcze dzieje. Sytuacja Ukraińców w rejonie Karliwki też jest bardzo ciężka, bo tutaj inaczej niż pokazuje mapa portalu Deep State, Rosjanie w zasadzie już oskrzydlają Karliwkę. Także nie wiadomo jak tutaj w tej wsi Ukraińcy będą w stanie się jeszcze utrzymać. Tutaj jeszcze z takich ważniejszych wydarzeń warto też podkreślić, że Rosjanie zajęli też resztę ruin Konstantyniwki i mocno naciskają na rejon Wuchłedaru, starają się tutaj Ukraińców oskrzydzić. Tutaj widzimy zresztą te kierunki ataku pomiędzy Wuhłedarem a Preczystiwką na zachód od Wuchedaru i w kierunku na Wodianę, czyli na północny wschód od Wuhłedaru. I drodzy Państwo, serdecznie dziękuję Tobie Marku za kolejny raport z frontu. Państwa zachęcam do zakupienia kawy Markowi, Marek Kozubalbay Coffee, link oczywiście w opisie i w komentarzu. Tobie Marku, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję. Ja również kłaniam się nisko, dziękuję bardzo Tobie, rozsłuchaczom.